Malwina Musyczka, Potyczki z Paragrafem. Witam i zapraszam na kolejny odcinek. Witam w studiu telewizji kablowej mojego gościa. Jestem radca prawny Tadeusz Pizoń. Witam pana. Witam panią, witam państwa. Panie mecenasie, w 2013 roku obowiązują nowe przepisy w zakresie ruchu drogowego. Proszę powiedzieć, czego one dotyczą? Co się zmieniło? Fundamentalna zmiana, no wręcz rewolucyjna, to dotyczy zasad egzaminowania na uzyskanie prawa jazdy. I tu trzeba powiedzieć, pierwszy egzamin w Zamościu zdała jedna osoba na części teoretycznej. Na 6. To pokazuje, czyli 1/6, czyli tam 15 czy 16%. To pokazuje, jak inny jest egzamin niż dotychczas był. Nie twierdzę, że trudniejszy. W moim odczuciu on będzie łatwiejszy do zdania, tylko trzeba będzie troszkę inaczej się do niego przygotowywać. Ze względu na to, że teraz mamy dwie części egzaminu teoretycznego i zdecydowanie mniej czasu na podejmowanie decyzji i przede wszystkim nie można pominąć jakiegoś pytania, a następnie do niego wrócić, tak jak było w starej formule egzaminu, że miałem wątpliwości z pytaniem piątym, to sobie dojechałem do końca. Czasu było dużo, bo 25 minut, więc ktoś sobie siadł nad tym pytaniem, którego wcześniej nie rozwiązał, mógł nawet kilka minut się zastanawiać. Dzisiaj sytuacja jest inna. W pierwszej części mamy pytania w formie filmów pokazujących na ekranie sytuacje drogowe i trzeba błyskawicznie podejmować decyzje. Mamy takich sytuacji 20, więc tutaj ktoś, kto się słabo czuje za kierownicą, powiedzmy, może być świetnym teoretykiem, ale nie bardzo widzi siebie jeszcze jako kierowca, czyli albo miał za mało godzin jazdy praktycznej, lub też w stosunku do jego, powiedzmy, psychiki, do jego zdolności. No, myślę, że również bierzmy pod uwagę sytuacje stresowe, że egzamin jest troszkę stresujący. Może się okazać, że na przykład powinien sobie wykupić więcej godzin jazdy, czyli żeby on, jak wsiada do tego samochodu, to by nie szedł jak na ścięcie, tylko żeby siadał do samochodu, z którym się czuje dobrze, że prawda, odjeżdża i on i samochód to prawie, że stanowią jeden organizm. Auto ma to do siebie, że ono jest w miarę posłuszne kierowcy, który umie się nim posługiwać. Więc trzeba tych sytuacji 20 drogowych, czyli takich, które w ruchu drogowym mogą nas spotkać, trzeba umieć szybko rozwiązać. Druga część to już jest 12 pytań testowych jednokrotnego wyboru. I tu moim zdaniem będzie łatwiej rozwiązać tę sytuację z prostej przyczyny. Ja kiedyś w firmie Wórek ze znajomym panem, który tam prowadzi, tak chciałem się założyć o to, że siądę do komputera i wszystko zdam. On mówi, może się okazać, że pan by przegrał. Dlaczego? Bo mówi, bo pan będzie myślał kategoriami kierowcy rozwiązywania sytuacji drogowych, a tu trzeba myśleć kategoriami kursanta. A były pytania na przykład wielokrotnego wyboru, że z trzech pytań jedno było poprawne, czasem były poprawne dwa, czasem były poprawne trzy. Rozwiązuje pani konkretną sytuację, że tak mi zapadł pamięć niewidomy przechodzący z białą laską. No i mówi, co by pan zrobił? No ja mówię, zatrzymałbym się bardzo dobrze i co dalej? No i ja mówię, to wszystko. On mówi, nie. Bo jeszcze musi pan bacznie obserwować drogę. I tam jeszcze była jakaś trzecia sytuacja, też związana z obserwacją, powiedzmy, terenu, zachowanie chyba szczególnej ostrożności. Czyli było pytanie trzykrotnego wyboru, trzy odpowiedzi ABC były poprawne. Teraz już tak nie będzie. Czyli ktoś, kto przeczyta, nauczy się praktycznie na pamięć tej książki, czyli kodeksu drogowego, czyli powiedzmy, jeżeli sobie kupi takie wademekum, czyli z tekstem prawa o ruchu drogowym, plus rozporządzenie o znakach i sygnałach drogowych, plus nie na wszystkich zajęciach na kursie będzie spał, tylko będzie się trochę przyglądał, posiłkując się, wypożyczyłem z firmy Wórek taki podręcznik, prawda, dla kursantów, gdzie są różne sytuacje tutaj drogowe, takie jak na ekranie może widzieć, przedstawiane i słuchając tego, co mówi kurs prowadzący zajęcia, a mając wątpliwości, jeżeli będzie mu zadawał pytania, zawsze kompetentną odpowiedź uzyska, to myślę, że przy takim nastawieniu ludzie pójdą i zdadzą. Natomiast na dziś podejrzewam, że z tej części tego podręcznika brano część dotyczącą testów i każdy, za przeproszeniem, rypał na pamięć. Tu jest załącznik dotyczący, które odpowiedzi są prawidłowe. I jeśli
uczyliśmy się nie jeździć po ulicy, rozwiązywać różne drogowe sytuacje, które nas spotkają, tylko uczyliśmy się zdawać testów przy nowej formule, gdzie jest na dziś ponoć już 1200 pytań, a docelowo ma być 3000 pytań, z których komputer nam wylosuje sytuacje drogowe, to po prostu już naprawdę trzeba znać przepisy. Więc ja nie twierdzę, że egzamin będzie trudniejszy, chociaż moje doświadczenia już kierowcy z 30-letnim stażem jako kierowcy, bez mała, bo robiłem prawo jazdy w 1983 roku, pokazują, że każda zmiana na ogół wiąże się z tym, że utrudnia nam troszkę dojście do uzyskania prawa jazdy. Czy słusznie, czy nie, nie chcę się w tym zakresie wypowiadać. Jedno jest na pewno takie spostrzeżenie, że jeździ się coraz trudniej. Stąd też być może i trzeba zwiększyć wymagania od kursantów, żeby w momencie, kiedy on zda egzamin i uzyska prawo jazdy, on nie wyjechał na ulicę przerażony, tylko z grubsza wiedział, co się dzieje. Wiadomo, że on będzie jeździł w początku troszkę w sposób taki kanciasty, bo to pewne rzeczy muszą przyjść doświadczeniem po prostu, ale żeby umiał rozwiązać podstawowe sytuacje drogowe. Ten ktoś, kto tego nie będzie umiał rozwiązać, boję się, że w nowej formule egzaminu teoretycznego nie jest, dlatego dwuczęściowego, bo on jest nadal teoretyczny. Nic się nie zmienia tam zasadniczo w egzaminie praktycznym, czyli trzeba wsiąść za kierownicę, zacząć od tego, żeby pokazać egzaminatorowi, gdzie mamy, zależy jakie pytanie wyegzekwuje, wylosuje komputer, prawda? A zadaniem egzaminującego jest wyegzekwować, powiedzmy, jeżeli jest pokazać, gdzie jest jakie oświetlenie, to kursant musi umieć to włączyć, czy jeżeli są te podstawowe sprawy związane z bezpieczeństwem ruchu, prawda, i przygotowaniem auta do jazdy, typu gdzie jest płyn spryskiwacza, płyn chłodniczy, no trzeba umieć to pokazać, więc troszkę tego bycia również odnośnie samochodu trzeba mieć. Więc tu już później wyjeżdżamy na miasto i tu się wiele nic nie dzieje. Natomiast musi być zmiana myślenia w podejściu do samej formuły egzaminu teoretycznego. Ja myślę, że ośrodki ruchu drogowego pójdą w tym kierunku, że też zdobędą, powiedzmy, przynajmniej część takich pytań, żeby pokazywać w praktyce, jak kursant musi rozumować i sytuacja będzie opanowana. Nie sądzę, żeby był taki pogrom, że na każdym egzaminie 1/6 będzie zdawać, bo świadczyłoby to albo o tragicznym poziomie szkolenia, w co nie wierzę, bo na przykład przynajmniej niektóre ośrodki zamojskie mają dobrą opinię, jeśli chodzi o poziom szkolenia. Ja myślę, że tutaj kilka czynników musi być. Zmiana podejścia, opanowanie nerwów, emocji, powiedzenie sobie, że ja przyszedłem po to, żeby zdać, bo potrafię jeździć, a nie ktoś sobie mówi, że nie zda przed wejściem na egzamin, to jestem przekonany, że na pewno nie zda. Będą też nowe zasady wydawania prawa jazdy. Proszę powiedzieć, czy obejmą wszystkich? Tutaj mamy, proszę patrzeć w dwóch kategoriach gdyby na zagadnienie. Nie mówimy o upoważnieniu do prowadzenia pojazdów, czyli uprawnieniach do prowadzenia pojazdów, że prawda, mam prawo jeżdżenia, krótko mówiąc, tylko bardziej w tym momencie mówimy o blankiecie prawa jazdy. Dotychczas mam przy sobie takie prawo jazdy, one były wydawane bezterminowo. Teraz przepisy powiadają tak, że będzie wydawane na lat 15 jako blankiet. I teraz pytanie, no zobaczymy co, tam 15 lat się zmieni, bo na ile znam życie, to parę razy jeszcze przepisy będą zmieniane. Ci, którzy na dziś mają prawo jazdy, nie mają się czego obawiać, że ktoś powie po 15 latach zabieramy ci prawo jazdy. Nie. Ale po 15 latach będzie 5 lat na wymianę blankietów prawa jazdy, czyli nasze prawo jazdy zachowa ważność, no jeżeli dotrwam tak sędziwego wieku, do roku 2028 w niezmienionej postaci, chyba żebym wcześniej zmieniał adres czy jakieś inne tam elementy, uzupełniłem powiedzmy prawo jazdy, uprawnienia, chcę mieć dodatkową kategorię prawa jazdy, to wiadomo, że blankiet nie zabiorą ten, wydadzą drugi. Więc te blankiety zachowają moc przez 15 lat, ale też będziemy wzywani do wymiany dokumentu prawa jazdy. Ja, jeśli patrzę na to, co się dzieje na drogach, jestem gorącym zwolennikiem, powiedzmy, tego, żeby było w ogóle uprawnienia, nie blankiet prawa jazdy, uprawnienia do prowadzenia pojazdu były wydawane na lat 15 i był obowiązkowy egzamin po latach 15, taki kontrolny, powiedzmy, może w jakiejś uproszczonej formie, ale przede wszystkim, żeby było obowiązkowe badanie lekarskie. Bo nie zawsze ten, co przekroczył 10 czy 15 km dozwoloną szybkość, jest przeszkodą na drodze.
prawdziwą przeszkodą na drodze, mówię to jako kierowca, który dużo jeździ, nieraz w ekstremalnych warunkach pogodowych, na długich trasach, w warunkach i nocnych również. Prawdziwą przeszkodą bardzo często jest ten, kto ma lat 80 czy więcej, od 10, 20, może 15 lat już dawno zdrowotnie nie kwalifikuje się do tego, żeby być kierowcą, bo ma tam okulary plus 17 dioptrii i widzi 2-3 metry przed maską samochodu. Wszyscy zasuwają 90 czy 100, zależy od kategorii dróg, no i czy przestrzegają limitów szybkości, czy przekraczają, a on jedzie 30-40, nieraz na nim, kilometrowy sznur pojazdów, poza terenem zabudowanym nie można go wyprzedzić, bo są tam co chwilę jakieś linie ciągłe, bo sobie ktoś jedzie spanikowany, dlatego że on uważa, że jedzie bezpiecznie. On jedzie bezpiecznie dla siebie, to dobrze, że on nie jedzie powiedzmy 80, być może od razu by kogoś rozjechał. Natomiast on już być może jako kierowca powinien być z ruchu wyeliminowany ze względu na to, że być może już zdrowotnie z racji pewnych braku cech psychofizycznych, wzroku, słuchu, innych elementów, które rzutują na to, że prawda, nadajemy się do tego, żeby za kierownicę bezpiecznie siąść lub się nie nadajemy. Być może niektórym osobom trzeba powiedzieć, przepraszamy bardzo, zabieramy uprawnienia do prowadzenia pojazdu i również blankiet prawa jazdy w starostwie trzeba zdać, bo pan czy pani dla bezpieczeństwa swojego i innych uczestników ruchu już nie powinien czy nie powinna auta prowadzić. Nie jest bliżej do wieku, że tak powiem, starczego niż młodzieńczego, ale wychodzę z założenia, że w takim tłoku, jaki jest na jezdni, gdzie pojazdów przybywa, stan dróg mamy, jaki mamy, one się szybko nie zmienią, no musimy również bardziej patrzeć na stan techniczny aut, który bardzo często jest opłakany i również to, czy kierowca zdrowotnie, a również i przez pryzmat kwalifikacji jest przygotowany do jazdy. Dziękuję panu za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję. Dziękuję państwu za uwagę. Zapraszam do kontaktów mailowych z ztk@poczta.fm oraz do oglądania nas na stronie internetowej www.tvkzamost.pl. Do zobaczenia za 2 tygodnie.